Jeśli sytuacja przedstawiona na tym wideo jest Wam znana, to zapewne szukaliście przyczyny tego problemu oraz sposobu rozwiązania tego problemu. I w tym materiale postaram Wam się pomóc. Jak zawsze z tej strony Damian Faustlot Polska, zaczynamy. Na początku przyjrzyjmy się sytuacji, żeby każdy wiedział, o czym mówimy. Jak widzicie, mam tutaj naszą frezarkę LIT 1.0.1.0 wersji Pro z silnikami NEMA 23 i odpalone oprogramowanie Open Builds Control. Kiedy będę próbował przesunąć sobie oś X minus czy w plus, czyli w prawo lub w lewo, zobaczcie, co się dzieje. Mimo tego, że ona powinna się poruszać cały czas w lewo, porusza się tak naprawdę losowo, tańczy. Jak się przyjrzymy temu, jak się zachowuje silnik, spójrzcie. Jego ruchy też po łożysku widać są tak naprawdę losowe i nie porusza się on prawidłowo ani w prawo, ani w lewo. Taką sytuację możemy najczęściej zaobserwować w dwóch przypadkach. Pierwszy powiem Wam na samym początku, krótko, bo nie będę się w tym materiale nad tym skupiał. Chodzi tak naprawdę o nieprawidłowe podłączenie przewodów do sterownika, czyli połączenie sterownika z naszym silnikiem krokowym. Jeśli wiecie, mam nadzieję, że wiecie, osoby, które to podłączają, silnik krokowy ma swoje pary przewodów i trzeba je odpowiednio dobrać i odpowiednio podłączyć te pary do sterownika. Tak więc w sterowniku mamy parę A+, i A minus, i B plus, i B minus. One mogą być różnie oznaczone, najczęściej są w ten sposób oznaczane. I pod A plus i A minus trzeba podłączyć jedną parę przewodów. Jeżeli źle to podłączyliście i podłączacie swój pierwszy silnik krokowy, no to podobne zachowanie możecie zaobserwować właśnie przy takiej instalacji. Tutaj mówimy jednak o sytuacji, w której frezarka, czyli ten nasz silnik krokowy, działał prawidłowo i nagle ten silnik przestał pracować tak jak pracował do tej pory. Musimy znaleźć więc przyczynę tego problemu, więc na tym się skupimy w tym materiale. Na samym początku warto jest jednak zlokalizować, co jest realnym źródłem problemu, dlatego będziemy musieli sobie przeprowadzić taką szybką diagnozę. Z naszego doświadczenia wynika, że przyczyny mogą być trzy, źródła tych problemów mogą być trzy. Po pierwsze, awarii oczywiście mógł ulec sam silnik, bo tego wykluczyć na wstępie nie możemy. Po drugie, awarii mógł ulec sterownik, czyli mimo tego, że inne osie, bo zobaczcie sobie teraz, ja będę poruszał osią przykładowo Z, ona pracuje prawidłowo, przód, tył też pracuje prawidłowo, ale nie można wykluczyć, że w sterowniku uległo awarii na przykład złącze odpowiadające właśnie za pracę silnika w osi X. No i trzecim źródłem problemu mogą się okazać same przewody. Zaczynając diagnozę, możemy zacząć właśnie od sprawdzenia sterownika. W jaki sposób najłatwiej jest sprawdzić, czy dane złącze w naszym sterowniku przypadkiem nie uległo awarii lub któryś z komponentów, który jest odpowiedzialny za ruch danej osi. Naszą diagnozę możemy właśnie zacząć od sprawdzenia naszego sterownika Blackbox, czy złącze X działa prawidłowo. Aby to najszybciej i najłatwiej zrobić, wystarczy, że podłączymy sobie kostkę, która jest przyłączona do naszego sterownika, ale taką, która pochodzi z naszego silnika osi Z. Czyli podłączmy sobie nasz silnik osi Z pod złącze w blackboxie odpowiadające za oś X. Ja to teraz zrobię, niestety nie mam warunków, żeby tego nagrać, ale jak to podłączę, to Wam za chwilkę pokażę. Przełączyłem kostki, czyli złącze przewód pochodzący z naszego silnika osi Z, podłączyłem w blackboxie pod złącze odpowiadające za oś X. Więc w tym momencie, kiedy kliknę sobie X plus, X minus, powinna poruszać się nam nasza oś Z. Jak widzicie, w tym momencie nasza oś Z podłączona w sterowniku pod złącze osi X działa prawidłowo. Więc w tym momencie możemy wykluczyć, że awarii uległo złącze odpowiadające za ruch właśnie w naszym sterowniku. Oczywiście, jeśli by się okazało, że przełączyliście silnik, to znaczy, znów powtórzę, silnik osi Z podłączyliście w sterowniku pod złącze odpowiadające za oś X i taka oś nie działa, znaleźliśmy prawdopodobnie problem,
czyli awarii mógł ulec nasz sterownik. W naszym przypadku to nie ma miejsca, więc ja z powrotem odłączę naszą oś Z, silnik, przewody pochodzące z silnika osi Z od sterownika złącza osi X i z powrotem podłączę nasze przewody pochodzące z silnika osi X do złącza w sterowniku osi X. Przewody ponownie podłączyłem tak jak to było na samym początku. Sprawdźmy sobie, czy nasza Z-ka działa prawidłowo. Z minus, Z plus działa prawidłowo. Y plus, Y minus działa prawidłowo. Sprawdźmy sobie teraz naszego X-a. Nasz X, jak widzicie, nadal nie działa prawidłowo. Wykluczyliśmy więc możliwość uszkodzenia samego sterownika, więc przejdźmy teraz do sprawdzenia, czy nasz silnik nie uległ awarii. Co należy zrobić, aby to sprawdzić możliwie szybko i wygodnie? Wykluczyliśmy więc możliwość, że nasz sterownik uległ awarii, ponieważ silnik osi Z podłączony pod złącze w sterowniku odpowiadające za oś X działa prawidłowo. Teraz warto by było sprawdzić, czy nasz silnik nie uległ awarii. Jak to zrobić w miarę szybko i sprawnie? Najłatwiej byłoby podłączyć ten silnik na nowym przewodzie, od razu, żeby wykluczyć ewentualnie możliwość uszkodzenia tego przewodu, bo to nas może zmylić, podłączyć sobie go bezpośrednio do naszego sterownika lub też do nowego sterownika. Ja, jak widzicie, tutaj nie mam przygotowanego kolejnego sterownika i tego zrobić nie mogę, a zarazem chcę wykluczyć ewentualny błąd związany z tym, że gdzieś ten nasz przewód jeszcze, który prowadzi od silnika do sterownika, jest uszkodzony, więc nie mogę podłączyć tego samego przewodu do złącza przykładowo w blackboxie osi Z. Jak to więc zrobić? Jeśli mamy pewność, że nasz silnik osi Z działa prawidłowo, więc tym samym przewód działa prawidłowo i nasz sterownik działa prawidłowo, najlepiej będzie wykorzystać przewód właśnie przy osi Z i podłączyć go do naszego silnika osi X. Ja znów to za chwilę zrobię i pokażę Wam, jaki będzie efekt. Ok, jak widzicie, silnik osi X podłączony jest przewodem do przewodów osi Z, więc ten przewód trafia do naszego sterownika, do złącza osi Z. I teraz, jeżeli my poruszymy sobie osią Z, to nasz silnik osi X powinien lub też i nie zacząć swoją pracę. I zobaczymy, czy pracuje prawidłowo, czy pracuje nieprawidłowo. Jak widzicie, po kliknięciu w minus Z i plus Z, nasz silnik pracuje prawidłowo. W ten sposób wykluczyliśmy ewentualną awarię samego silnika. Tak więc wiemy już, że nasz sterownik działa prawidłowo, nasze złącze w sterowniku nie jest uszkodzone, ani żaden komponent w samym sterowniku. Nasz silnik podłączony pod złącze osi Z również pracuje prawidłowo, więc zostaje nam tylko ostatni element, który mógł ulec awarii, same przewody. W takim razie ja podłączę sobie za pomocą tego nowego przewodu nasz silnik do złącza osi X w naszym sterowniku i zobaczymy, co się stanie. Jak widać, odłączyłem stary przewód, podłączyłem nowy przewód, który doprowadziłem bezpośrednio do naszego sterownika blackbox, do złącza osi X i teraz możemy zobaczyć, czy nasz silnik działa prawidłowo. Jak widzicie, silnik działa prawidłowo, oś pracuje prawo-lewo tak jak powinna, więc możemy podsumować sobie ten materiał. Aby znaleźć źródło problemu, najpierw musimy przeprowadzić test kilku komponentów. Po pierwsze sprawdźmy sobie nasz sterownik, czyli podłączmy działający silnik do złącza w naszym sterowniku odpowiadającego za ruch w tym przypadku osi X, czyli do złącza osi X, złącza, które prawdopodobnie mogło ulec awarii. Podłączamy sobie sprawny silnik do takiego złącza. Jeżeli silnik działa prawidłowo, nasz sterownik nie uległ awarii. Następnie sprawdźmy sobie, czy nasz sam silnik działa prawidłowo, ale pamiętajcie o tym, ten silnik, który nie działał, tylko pamiętajcie właśnie o tym, żeby nie wykorzystywać tych samych przewodów, bo to Was może zmylić. Podłączcie sobie silnik do nowych przewodów i doprowadźcie do sterownika
na przykład do osi Z, która działała prawidłowo, podłączcie pod złącze osi Z i wtedy będziecie mogli zobaczyć, czy wasz silnik ulega awarii, czy działa prawidłowo, czy też nie. Jeżeli silnik działa prawidłowo, najczęściej okazuje się, że problem tkwi właśnie w przewodach i tą sytuację mieliśmy w tym momencie. Nasze przewody prawdopodobnie, które są schowane gdzieś w tych prowadnicach kabli, uległy przetarciu, może zerwaniu, być może na samej kostce gdzieś się rozpięły przewody, to warto by było też sprawdzić. W kostkach połączeniowych przy samym silniku, w kostkach połączeniowych przy samym sterowniku. Mogło wydarzyć się też tak, że któraś z tych kostek, o ile macie spięte silniki na kostkach, wypięła się po prostu, więc warto sobie te kostki sprawdzić. Mamy przyczynę, więc ja sobie za chwilkę wymienię wszystkie przewody w naszych prowadnicach kabli, te przewody odpowiadające za oś X i maszyna będzie sprawna. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Wam, jeżeli borykacie się z podobnym problemem. Przybliży Wam, gdzie problem może mieć swoje źródło i rozwiążecie swój problem dzięki nam trochę szybciej. Jeśli macie jakieś pytania, oczywiście możecie do nas pisać i dzwonić. Tymczasem ja zapraszam Was do subskrybowania naszego kanału, do śledzenia nas na TikToku, na Facebooku, na Instagramie i tam, gdzie jesteśmy, i do zobaczenia w kolejnym materiale wideo.